Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy ludzie są dobrzy? To znaczy nie w sensie gastronomiczno-kulinarnym kanibala, tylko w sensie takim, czy ludzkość, czy ludzie na ziemi to jest dobra sprawa, czy to nie jest dobra sprawa. Czy dzieci, jeżeli się rodzą na, nowe dzieci się rodzą na kuli ziemskiej, to jest dobrze, czy jest niedobrze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Troszeczkę do subskrypcji, dzwoneczek zindzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No bardzo dużo tych nowoczesnych komunistów, tych środowiskowych, no to tłumaczy, że dzieci, no to jest przekleństwo, że krowy to jest przekleństwo, że społeczeństwo to jest przekleństwo, że najważniejsze co jest, no to są drzewa, słońce i czyste powietrze. No i czyste powietrze dla kogo? No właśnie to jest ten problem, że też dużo kobiet teraz się tych wariatek środowiskowych deklaruje, że nie będą mieli dzieci, dlatego że to niszczy kulę ziemską, nie będą jadły mięsa, no bo to też niszczy kulę ziemską. No jest sporo mężczyzn, którzy też podchodzą pod to, no ale to proporcjonalnie jest mniej. Jakoś taka ta euforia wśród facetów jest mniejsza. No przypuszczalnie mają więcej testosteronu i mają jeszcze w sobie coś z wojownika i z człowieka pracy aktywnego, jakiegoś pioniera, który buduje świat, ale dlaczego o tym mówię? No mówię dlatego, że będzie nas 8 miliardów. 8 miliardów, no to jest spora taka równa liczba, równa sumka. No i Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi, że 8 miliardów, no to jest niedobrze. To jest niedobrze. To ostatnio wystąpił na forum Liu Jianmin, komunista z Chin komunistycznych. No to jest najgorsze chyba miejsce do on jest podsekretarzem jakiegoś tam wydziału do spraw ekonomii i spraw społecznych. No i on powiedział, że taka ilość ludności na świecie jest niedobra, no bo bardzo ciężko będzie wyeliminować biedę, będzie bardzo ciężko zwalczyć głód, że głód i niedożywienie. No i oraz, że bardzo ciężko będzie poprawić stan zdrowotny świata, no i wykształcenie wszystkich ludzi. No, jako na komunistę, no to powinien się zastanowić nad tym, co oni, Chińczycy, zrobili w Chinach. No w Chinach ta polityka jednego dziecka doprowadziła do tego, że w pewnych rejonach jest 30% dzieci, 30% dziewczynek na 70% chłopców. No a dlaczego to tak jest? No bo to jednak w Chinach, no to jest ta tradycja dziedziczenia tej ziemi, dziedziczenia jakichś, no i podtrzymywania rodziców. Tam nie ma tego planu emerytalnego, no to rodziców utrzymują dzieci. No a kto utrzymuje dzieci? No syn, no bo syn jest bardziej właśnie aktywny, bardziej jakiś taki prężny, no i on zawsze się opiekuje rodzicami, czy przyjmuje tą rolę, jeżeli tam jest jakaś i to idzie po linii męskiej. Dlatego na wsi bardzo dużo tych dziewczynek, które się rodziły, no to po prostu były mordowane, były duszone, zakopywane gdzieś tam na polach i w lasach. Także to nikt nie wiedział. W pewnym momencie Chińczycy zaczęli nakazywać i pilnować ciąży, żeby dziewczynki się rodziły. No, na wsi, w niektórych rejonach na wsi mogli mieć więcej niż jedno dziecko. Jedna wieś była taka sławna z tego, że tam wszystkie rodziny to miały jedną dziewczynkę, jednego chłopczyka. No tyle tylko, że to jest tajemnica Poliszynela. Dlaczego to było w ten sposób? Jedna dziewczynka i jeden chłopiec. No bo zawsze dusili te pozostałe dzieci. Nie dochodziło do czegoś takiego, że były dwie dziewczynki, powiedzmy.
No czasami możliwe, że też pozwalali na dwóch chłopców, no ale to makabryczne, makabryczne, jak się tak człowiek zajarzy w to, to jest makabryczna sprawa. No i wychodzi taki komunista Liu Jianming i tłumaczy na całemu światu, że 8 miliardów ludzi, no to nie jest dobre. Tesla, właściciel Tesli, czyli Elon Musk, no on pochodzi z rodziny, no takich, można powiedzieć, wielodzietnej. Ten ojciec był wielodzietny, Musk jest wielodzietny, no on akurat ma sporo tam kobiet naokoło, z którymi ma dzieci, tam to są jakieś takie magnesy dla kobiet, no kobiety zawsze szukają jakiegoś po linii, powiedzmy po swoim poziomie, albo troszeczkę wyżej, no kobieta patrzy na to, jak zapewnić sobie przyszłość i jak zapewnić swojemu potomstwu przyszłość, no tak, także on jako przedstawiciel jest przedstawicielem tej części społeczeństwa, który mówi, że czym więcej dzieci, tym lepiej. No i to w sumie to jest prawda. No w Polsce czy w tych krajach katolickich, chrześcijańskich, no to było to popularne, że jednak ta rodzina, która ma więcej dzieci, no to jakoś się wychowuje. Te dzieciaki są bardziej jakieś takie prężne, zaradne. W sumie finansowo to nie jest duża różnica. Młodszy nosi rzeczy po starszych, jedzenia zawsze w sumie nigdy nie zabraknie, opiekują się nawzajem na siebie, wychowują się nawzajem, patrzą się naokoło, tak, także to jest duża sprawa. No, w Polsce to mówili, z jedynaka to albo pies, albo sabaka, no bo bardzo często właśnie tak jest, że dziecko wychowane samotne nie ma żadnego tam porównania. No ale Irlandczycy, Polacy, katolicy w Ameryce Łacińskiej też mają dużo dzieci. Teraz jedynie, co dużo dzieci mają, no to są muzułmanie. Muzułmanie i ci Żydzi ortodoksyjni. Ale ogólnie rzecz biorąc, komuniści przez ostatnie 60 lat wybili z głowy ludziom, żeby mieli więcej niż dwójkę, niż jedno dziecko nawet. No a żeby utrzymać poziom narodowy, na normalnym poziomie, no to każda para małżeńska powinna mieć, powiedzmy, troje dzieci. No bo jeżeli dwoje małżonków ma dwoje, no to w ogóle nie wzrasta, a jeszcze dużo ludzi nie ma dzieci, no to wszystko znika. Tak? Także dla narodu jako takiego, no to plan najlepszy w sumie jest, żeby naród utrzymać, no to musi być 2+3. Żeby to jakoś wychodziło. 2+3 już dawno ten model zniknął, został zabity. Kobiety zostały wysłane kiedyś na traktory do fabryki. No i teraz kobiety zamiast macierzyństwa, no to muszą pracować razem z mężem. Na że kobiety pracują, mężczyźni pracują, wszyscy pracują, no to wszystko jest drogie jak jasna cholera i pieniędzy mimo wszystko zaczyna brakować. Tak, także to jest ta cena, kiedy komuniści i lewacy wygonili kobiety do pracy i zabili, można powiedzieć, macierzyństwo. No dużo wariatów myśli, że ta nadpopulacja to jest negatywna. No jak się popatrzy na liczby, no to faktycznie trzeba przyznać się. Każdy normalny rozumie, że więcej ludzi jest w stanie zrobić ten większy tort. Także jeżeli ludzie siadają do stołu, do większego tortu, no bo każdy coś tam od siebie przyniósł i coś to zrobił. Na czym więcej jest ludzi, tym więcej jest mózgów. Czym więcej jest mózgów, tym więcej jest intelektualnych jakichś takich rozwiązań. No i wprowadza to też jakąś taką większą moralność wśród ludzi. No i ze społecznego punktu widzenia więcej osób to jest dużo lepiej, no bo rozwiązania, znajdują się rozwiązania
jak się popatrzy na przeszłość, no to były takie obawy, że zabraknie, że zawsze zabraknie jedzenia. No ale to od lat, przez ostatnie 80 lat to wszyscy to wariaci straszyli albo oziębieniem globalnym, albo ociepleniem globalnym teraz, albo nadpopulacją, ale ta populacja to jest zawsze ten problem. Była taka książka super obfitość. No i o co to chodziło? To chodziło o to, że jeżeli się popatrzy na jakieś takie źródła naturalne, jakiś węgiel, olej, czy tego rodzaju rzeczy, jeżeli się popatrzy, czy kraj jest bogaty, no to było można powiedzieć podstawa taka. No ale taka super obfitość, to ta książka dochodzi do takiego wniosku, że te źródła są ograniczone. No ale jeżeli źródła są ograniczone, no to trzeba by było się zastanowić, kiedy ich zabraknie. No i w zasadzie nigdy nie brakuje. Ludzie, jak się popatrzy na taką zasadę, czy proporcje pomiędzy czasem pracy a ceną, no to wszystko pokazuje, że to przez ostatnie 100-150 lat to wszystko jest dużo tańsze. Powiedzmy w fabryce 100-150 lat temu robotnik w fabryce, no to musiał pracować 2-3 godziny na kilogram cukru, no a teraz potrzebuje pracować minutę, 2 minuty na kilogram cukru, tak? Także z cukrem, no to co zrobili? No popatrzyli się, gdzie jest ten cukier, później popatrzyli się na te buraki cukrowe, zaczęli je hodować, sprowadzać, wybierać ten cukier. No i cukier znienacka się zrobił dosyć tani. Także ta potrzeba i te pieniądze i ta praca po prostu się opłacała. Ten mózg, zasoby intelektualne społeczeństwa spowodowały to, że jest nadprodukcja, że nie zaczyna brakować, no bo po prostu społeczeństwo produkuje i jeszcze więcej. No ale no całe te bogactwo społeczeństwa, czy dobrobyt, czy poziom życia, no to wszystko się poprawia. Zdrowie się poprawiło, długość życia, przewidywalna długość życia się poprawiło, edukacja się poprawiło, codzienna ilość kalorii, którą ludzie przyjmują. Jak się popatrzy nawet na naokoło siebie, no to jeżeli popatrzycie na dziadków, czy tam na rodziców, no to możecie zobaczyć, jaka jest różnica we wzroście. Ktoś, kto ma tam 70, 60, 70, 80 lat, no to tam dziadek jest taki, syn jest taki, a wnuczek już jest taki. Także to 3 pokolenia i to widać dramatyczną różnicę biologiczną, medyczną. To jest po prostu nieprawdopodobne. To na własnych oczach możemy to zauważyć i zweryfikować. Także to teraz jest jakaś taka eksplozja życia, eksplozja ludzkości. I to w sumie jest dobre. No ale dlaczego to się wszystko dzieje? No bo ludzie są, patrzą jak usprawnić wszystko. No ale to wszystko sprowadza się, można powiedzieć, do kapitalizmu, do wolnego rynku, do moralności, do rodziny, do uczciwości, tak? Także to powiedzenie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja, no to ma właśnie ten przykład, że to działa. Wszystkie te komunistyczne chińskie ograniczenia, niszczenie rodziny, niszczenie tych dzieci, no to nigdy nie działało. Te wszystkie walka z kapitalizmem, kiedy ludzie chcą produkować ten cukier, no to też nie działa. To po prostu lewactwo,
nigdy nie działa, nigdy działać nie będzie. Także gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. No, bogactwo, zawsze będą biedni. W każdym narodzie będzie jakaś taka grupa biednych, którzy po prostu no, nie chcą, czy nie potrzebują, czy nie mają potrzeby wspinać się po tych drabinkach sukcesu. No, a w każdym społeczeństwie, szczególnie bogatym, jest duża grupa, która przeznacza duże finanse na to, żeby ich po prostu utrzymać. Także te straszenie tą ponad populacją i tym, że zabraknie farm czy ziemi rolniczej na świecie, no to była głupota. To że straszyli, że miasta po prostu wyeksplodują i się załamią, to też była głupota. No był taki jeden wariat Paul Ehrlich, który debilowato tłumaczył, że jest bomba populacyjna, no i tłumaczył, że bitwa z wyżywieniem świata jest po prostu przegrana. No nigdy nie była przegrana, po prostu ludzie przetasowali się, przemyśleli, co trzeba zrobić. No teraz co komuniści zrobili w ostatnich latach? No zamienili tą panikę nad populacji, no bo zobaczyli, że to nie działa, że ludzie są w stanie zorganizować sobie życie, jedzenie i lepsze życie, no to wszystko, całe to lewactwo przepłynęło w kierunku ochrony środowiska. No i oni teraz zwalczają kapitalizm, zwalczają ten dobrobyt, zwalczają ten postęp ekonomiczny, zdrowotny i tak dalej, i tak dalej. I atakują właśnie w sumie Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Atakują wolny rynek, atakują kapitalizm. No bo oni teraz się skoncentrowali, że mówią, że no co z tego, że każdy może mieć samochód, jeżeli środowisko będzie nie do życia. No i skoncentrowali się na tym debilowatym środowisku, ale nie patrzą, że przez ostatnie 100 lat, powiedzmy, ten dym, który wychodził z fabryk, no to jest czyszczony 3 razy lepiej. No produkujemy, cały świat produkuje mądrzej, produkuje lepiej, produkuje używając mniej rzeczy, no uczy się jak to środowisko zrobić lepsze i tak dalej, no ale to jest właśnie siła, to jest to bogactwo w ludziach, to jest bogactwo w tych ludziach, w mężczyznach, w kobietach, oni wszyscy, my nie jesteśmy tylko workiem mięsa i wody. Jesteśmy po prostu, mamy w sobie ten intelekt, no mamy w sobie tego ducha do usprawniania całego świata. No i to jest to, co komuniści nigdy nie zrozumieją. To jest smutne, że dużo lewactwa mówi, że to jest dobrze dla narodu, kiedy jest więcej paneli słonecznych, a bardzo niedobrze, kiedy się rodzą chłopcy i dziewczynki. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Głosujcie na tych, którzy w zasadzie są za tym, żeby dzieci się rodziły. Głosujcie na tych, którzy są przeciwko skrobankom. Głosujcie za tym, żeby ludzie mieli dobrobyt i dobre życie i usprawniali swoje życie. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No przemyślcie, na kogo głosowaliście, no i zmieńcie swoją pozycję.
Zdrowia dla normalnych.